Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie, przed nami Mikołaj, a później cały sezon świąteczno-noworoczny, podczas którego z pewnością będziemy chcieli wykonać wiele prac, którymi następnie obdarujemy naszych znajomych czy też naszych bliskich. Aby te prace miały swój niepowtarzalny charakter, warto je personalizować. I takim idealnym sposobem na tą personalizację jest grawerowanie. Ja podczas dzisiejszej wizyty w Lidlu znalazłem takie oto maleństwo. To jest urządzenie Parkside PGG15F5, służące właśnie do grawerowania, które swoją drogą samo w sobie może stanowić ciekawy prezent dla majsterkowicza. Tym bardziej, że kosztuje tylko 49 zł. Zapraszam! Z danych na opakowaniu możemy wyczytać, że podobnie jak inne urządzenia firmy Parkside, również ten przyrząd do grawerowania objęty jest 3-letnią gwarancją. Wyposażony w 2-metrowy kabel zasilający oraz cały szereg akcesoriów, które za chwilę zobaczymy po otwarciu pudełka. Prędkość, z jaką działa to urządzenie, to 6000 ruchów na minutę. Jest to taki ruch podobny do wiertarki udarowej, czyli takie kucie, i na zasadzie tego kucia otrzymywany jest wzór na obrabianej powierzchni. Nadaje się do obrabiania takich materiałów jak metal, kamień, ceramika, szkło, drewno czy też plastik. Wyposażony w silnik typu S320%, czyli musimy działać z przerwami, a producentem tego urządzenia jest firma Grizzly Tools. Tak wygląda zestaw po wypakowaniu z pudełka. Oprócz samego urządzenia mamy oczywiście instrukcję, końcówkę płaską, ponieważ końcówkę do grawerowania mamy zamontowaną już na urządzeniu i zabezpieczoną takim specjalnym kapturkiem, oraz 4 szablony z różnymi wzorami, które ułatwią nam grawerowanie. Samo urządzenie jest niewielkich rozmiarów, jego długość to 16 cm, a średnica w okolicach 5. Waży 363 gramy, chyba już razem z kablem, także naprawdę niewiele. Rękojeść tego urządzenia jest ogumowana, także pewnie i bezpiecznie będziemy ją trzymać. I tak naprawdę mamy tylko 2 przełączniki, za pomocą których możemy cokolwiek regulować. Jeden to oczywiście włącznik, natomiast za pomocą tego pokrętła możemy regulować głębokość skoku. Jeżeli chodzi o przód tego urządzenia, tutaj mamy możliwość wymiany tej końcówki. Gdyby nam się schowała ta śruba, możemy sobie ją przekręcić, tak żeby była widoczna. I tą wymianę robimy w ten sposób, że śrubkę musimy odkręcić. Chyba nie była w ogóle przykręcona swoją drogą. Wyciągamy tą końcówkę, która służy do grawerowania, i możemy zamontować końcówkę płaską. Gdy już ją prawidłowo zaciśniemy, to właśnie dzięki temu obrotowemu mechanizmowi możemy ją ułożyć tak, aby nam się ją najwygodniej pracowało. Ok, ja jednak zmienię tą końcówkę z powrotem na tą typową do grawerowania z tym ostrym kolcem i za chwilę przystąpimy do testu. Ok, zaczniemy od w miarę prostego zadania, jakim będzie grawerowanie takiego miękkiego drewna. Ja tu już robiłem kilka prób, ale teraz idzie zima, zrobimy sobie taki rysunek bałwanka. Oczywiście ten szablon warto unieruchomić tak, żeby nam się nie przesuwał. Można to zrobić za pomocą kawałka taśmy izolacyjnej. I teraz biorę nasze urządzenie, ustawimy taką średnią głębokość tego skoku w połowie między plusem i minusem. Końcówka jest ta zwykła, ostra do grawerowania. Musimy pamiętać, żeby za mocno nie naciskać, żeby po prostu nie uszkodzić tego mechanizmu, który powoduje ten ruch kujący. Ok. Jak słyszeliście, urządzenie jest dość głośne. Zobaczmy, co z tego wyszło. No, chyba zapomniałem o oczkach, ale to może dorobimy je. Ok, nie wyszło to najlepiej, jednak ten szablon jest dokładniejszy, ale generalnie rzecz biorąc, bałwanek jest rozpoznawalny. Dobra, przejdźmy w takim razie do innego rodzaju materiału, jakim będzie kamień. Na przykład przyjechaliśmy sobie z nadmorza, mamy jakąś pamiątkę, chcemy komuś dać i chcemy, żeby na tej pamiątce było narysowane słoneczko, które oby było nad naszym morzem. Znowuż włączamy, może zmienię trochę głębokość na troszkę mniejszą i zaczynamy rysować nasz wzór. Ok, również mamy buźkę. Ja już ją raz robiłem z drugiej strony i powiem szczerze, że za tym pierwszym razem wyszła chyba troszkę lepiej. Kolejny materiał to metal. Ja dla przykładu wziąłem tutaj kłódkę.
Wiecie o tych kłódkach, które się wiesza na moście. One podobno powodują, że te mosty się później zawalają. Także może nie polecam, ale zobaczymy za to, jak właśnie tym sprzętem graweruje się na metalu. Wygrawerujemy oczywiście serduszko. Jakbym jednak zmienił zdanie co do wieszania na moście. Ok, myślę, że tu się jakoś to będzie trzymać. Serduszko jest widoczne, wszystko się zgadza, za wyjątkiem tego, że moja żona nie ma na imię Gerda. I ostatni materiał, na którym chcę wygrawerować, to będzie szkło. Jego boję się najbardziej, ze względu na to, żeby po prostu nie pękło. Tak więc zmniejszę tą głębokość do minimum. Położyłem tą butelkę na gumowej podkładce, żeby chociaż w minimalny sposób zneutralizować te drgania. No i zobaczymy, czy ta butelka to wytrzyma. Literka W już jest. Teraz musimy znaleźć kolejną literkę. Nawet jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności nastąpił. Bo wygrawerowaliśmy dwie pod rząd. To już niestety nie będzie tak szczęśliwe miejsce. I tak oto mamy taką butelkę na napój, którego technologię produkcji w domowych warunkach ostatnio również poznałem. Ale myślę, że to już nie jest tematyka kanału związanego z majsterkowaniem. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie. Odnośnie urządzenia, wydaje mi się, że jest fajnym prezentem. Można się tym pobawić, oczywiście wymaga to trochę czasu, nabrania trochę wprawy. Jak widzieliście, ja to robiłem na szybko, jak to się mówi, na żywca, ale jednak coś tam z tego wyszło. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, do zobaczenia i trzymajcie się.